Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina szósta, czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już na pole, jestem ponownie na tym samym polu, na którym byłem ostatnio i będę troszeczkę działał. Na polu jest, jak widzicie, jakiś poplon posiany, ale rolnik pozwoli mi po tym chodzić, więc nie ma problemu. Program, z którym będę dzisiaj chodził, to program Pole 1, częstotliwość 5 kHz, czułość ustawiona w tej chwili jest na 22, jak widzicie. 5 tonów dźwiękowych, reaktywacja ustawiona w wykrywaczu jest na 3. Pierwszy fancik dzisiaj i wyszedł kawałeczek łuseczki karabinowej, prawdopodobnie mosinek jakiś. A teraz wyszedł taki duży, żelazny krążek. Trafiłem pierwszą monetę. Zaraz zobaczymy, czy uda się wstępnie rozszyfrować, co to jest. Jakaś zieloniutka. Nie za duża, ale szczegółów to za dużych nie widać na niej. No jakby jakaś postać się rysowała na tej monetce, więc będzie szansa, że na podsumowaniu uda się rozszyfrować, co to jest za moneta. Teraz trafiłem taką kuleczkę z czarnoprochowca, jak widzicie, jeszcze z kawałkiem odlewu takiego. Proszę bardzo, taki półprodukt. Teraz trafiłem kawałek łuseczki z mosinka. Sporo śmieci w międzyczasie wychodzi, ale pogoda jest fajna, jak widzieliście, więc trzeba się cieszyć ostatnimi dniami pogody w tym roku. Coś trafiłem. Ciekawe, co to może być. Czy to będzie jakiś guziczek, czy coś innego? Chyba guzik. Tak mi się wydaje. Tak, uszko jest chyba z drutu. Ale niestety nic nie widać na tym guziczku.
Trafiłem, tak mi się wydaje, że jakiś guziczek. Zaraz sprawdzimy, czy uszko ma. Jest uszko, jak widzicie. Jest uszko i coś widać na nim. Coś widać na tym guziczku. Jakby jakieś działa. Tak, jakieś armaty. O, fajny guzior. I coś jeszcze. I chyba gorący granat, tak. Ale mega guzik. Na tym polu już kilka takich wyszło. Tylko akurat nie artyleria, tylko jakieś pułkówki. Ze 2-3 sztuki. Tak czy tak kolejny do kolekcji będzie, proszę bardzo. Trafiłem jakąś malutką monetkę. Możliwe, że to będzie jakaś boratyneczka. Ale teraz to na pewno wam nie powiem. Trochę wieje na tym polu, jak słyszycie. A może nie boratynka. Sprawdzimy na podsumowaniu. Umyję w domu tą monetę i będzie wiadomo. Trafiłem jakąś plombę. Tak mi się wydaje, że to będzie to. Tak. Kolejna plomba z tego pola. Kształtem również. Ale niestety nic na niej nie widać. Może po umyciu coś się pojawi. Coś trafiłem. Nie jestem pewny, czy to jest kawałek jakiegoś guziczka. Bo raczej moneta to nie jest. Chyba był jakiś guzik tutaj. Jakieś takie dwa otworki są. Zobaczymy na podsumowaniu, jak się to umyje. Trafiłem teraz taką oto kuleczkę. Prawdopodobnie z jakiegoś czarnoprochowca. Trafiłem kolejną monetkę. Ciekawe. Co to może być? Jakiś wycieruch. Może na podsumowaniu uda się rozszyfrować. Wielkością, no jakby boratynka jakaś. Trafiłem kolejną monetkę. Zobaczymy, czy uda się ją rozszyfrować na szybko. Ale chyba nie. Ciekawe, co to może być. Możliwe, że to było coś z PRL-u. Tak mi się wydaje, że to PRL-ek. Stawiałbym na 50 groszy, 49 rok. Trafiłem kolejną monetkę. Za wiele to na niej nie widać. O, jakiś wycieruch. Jest i kolejna łuseczka, proszę bardzo. Mam jakiś sygnał. Zasięg wchodzi tak z 25 cm gdzieś. Około 60 na skali. Już wyszło. Mam to w dłoni i jest polmosik. Proszę bardzo. Polmos musi być. I prawie na sam koniec, patrzcie co trafiłem. Podkowa na szczęście. Może warto zostać na nockę i pokopać. No chciałbym, ale nie mam siły. Kończę dzisiejsze poszukiwania. Widzicie, słońce już schowało się za horyzontem. I czas powoli zawijać się do domu. Zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu,
a to są śmieci oraz złom z tego wypadu. Jak widzicie, i tym razem sporo tego było, ale pole zostało posprzątane. Ale jeszcze przed podsumowaniem, jeden ze śmieci zaciekawił mnie, dopiero teraz zobaczyłem. To, tak mi się wydaje, że to jest kawałek wyciora do Mosina. Zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Lecimy od góry. Czubeczek, jak widzicie, ołowiany, łuseczki karabinowe. Ten przedmiot, który podczas podsumowania śmieci jeszcze wpadł mi w oko. Nie wiem, jak go mogłem przeoczyć wcześniej, ale widocznie tak się stało. Może bardzo był zaklejony i dlatego. To jest prawdopodobnie kawałeczek wycioru od karabinu Mosin. Taka ciekawostka. Plomba ołowiana, ale sygnatur jakichś specjalnych nie widać na tej plombie. Dwa kawałeczki ołowiu. Monetki tutaj. 5 groszy, 49 rok. 3 monety nieczytelne. Taka podkładka. Dwie kuleczki, w tym jedna z takim elementem jeszcze odlewu. To są kuleczki, pociski od czarnoprochowców. Dwa takie bardzo słabe guziki. Ten guziczek, jak widzicie, posiada dwie skrzyżowane armaty i gorący granat. Uszko posiada ten guziczek. Jest to carski guzik grenadierów artylerii. Nie znalazłem dokładnego opisu tego guziczka, niestety nie było na butonarium. I na koniec boratyneczka, jak widzicie, w takim bardzo słabym stanie. Na tym wypadzie fantów nie było za dużo, ale tak czy tak jestem zadowolony. Fajnie spędzony czas, pogoda była nawet. Powiem wam, że to będzie mój ostatni wypad z Xterco Pro w teren. W momencie, w którym nagrywam to podsumowanie, już jestem po pierwszych testach i próbach z wykrywaczem Minelab Manticore i kolejne wypady w teren będę już miał z Bestią. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie, mówił Grosik do was. Cześć!